Yeah.
folk, elektronika i bardzo, bardzo dużo basu. Zdążył się upłynąć, to oczywiście był Naphta na sam początek Wianków na rynku w Krakowie. Sprawa wygląda tak, że niedawno Naphta, w 2021 roku wydał epkę Dom Sprawidło. W tym roku planuje jeszcze jedną, jak coś to na Spotify na pewno ją znajdziecie, ale także w innych serwisach streamingowych. A gdzie jego znajdziecie? No jeżeli chcielibyście posłuchać, to na pewno na najlepszych festiwalach, w tym na Wiankach, a poza tym też tam, gdzie potrzebujemy pasu. Jeżeli trochę w żołądku wam teraz poskakało, to może i nawet lepiej, żeby ten obiad się przegryzł elegancko, żeby w brzuchu wszystko działo się to, co najlepsze, bo będziemy tu jeszcze przez chwilę, będziemy tu przynajmniej do godziny 22 z kolejnymi wyjątkowymi artystami. Naphta, Ifi Ude, Alina Pash i jeszcze Margaret z wieczorową porą nam na pewno zagra. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Na pewno, bo właśnie się dowiedziałem, że wszystkie wejściówki na nasze wydarzenia rozeszły się jak świeże bułeczki, no i czekamy na te osoby, które właśnie teraz stoją w kolejce albo zmierzają w naszym kierunku. Wianki 2022, żebyście wiedzieli, gdzie jesteście, oczywiście na płycie rynku głównego. Jako, że teraz rozpoczynają się przygotowania do przywitania Ifi Ude, to ja tylko szybko przekażę wam, kto jest partnerem tego wyjątkowego wydarzenia, to m.in. wodociągi Miasta, Dredomat, Faktory Kraków, Hard Rock Cafe, Kraków Goodlet, On Lemon oraz Volch Polska. Bardzo serdecznie wam przestrzeń teraz wysyłamy podziękowania. Jeśli póki mnie tutaj nie będzie, chcielibyście zobaczyć, co ciekawego w ogóle na Wiankach się dzieje, to polecamy Insta Stories z KBF-u, Krajowskiego Biura Festiwalowego. Tam między innymi można zobaczyć Wianek, który w tym roku zwyciężył. Okazał się najpiękniejszy na scenie na powiszu. Możecie sprawdzić, jak wyglądał i sami ocenić, czy wam się również podoba. Ja wracam za chwilę, a zaraz po mnie na pewno Ifi Ude, więc teraz odpoczywamy i łapiemy energię na kolejne koncerty podczas Wianków w Krakowie.
zobaczymy. Na kozówku nie ma lodu? Thank you.
Wianki w Krakowie. Tu jeszcze się próbujemy delikatnie dostroić, ale na to przyjdzie czas, na to, żeby doskonale wszystko brzmiało, bo to robimy specjalnie dla Was z wielką, ogromną wręcz przyjemnością. Trochę Was przybyło od ostatniego koncertu. Bardzo się cieszymy i myślimy, że z każdą kolejną minutą, z każdą kolejną godziną będzie nas tutaj coraz więcej. Jeżeli kochani, ja mówię do tych, co za barierkami macie wejściówki na swojej aplikacji albo gdzieś wydrukowane, to przypominam, że wejścia od lewej po prawej strony, po lewej i po prawej stronie się znajdują. Obiecałem Wam, że wspomnę jeszcze, co będzie się działo dziś na tej scenie, między innymi. Ifi Ude już za moment, za chwilę zdążę ją zapowiedzieć. Potem Alina Pash, potem Margaret. I planujemy jeszcze kilka innych aktywności w naszym mieście. Dzisiaj między innymi na Poczcie Głównej o godzinie 22 dokładnie odbywać będzie się after party z tego wydarzenia. A jeżeli posiedzicie tam wystarczająco długo, to o 4.10 będzie można wpaść na Kobiec Kraka i posłuchać naprawdę wyjątkowego koncertu. Trasa z Poczty Głównej na Kobiec Kraka to jakieś 20 minut wężykiem, po takim after party to do pół godziny, do godziny trzeba sobie dać. Ale pamiętajcie, że partnerem naszego wydarzenia jest Bolt, a Bolt ma hulajnogi, to wszystko się doskonale łączy. Przysięgam. Kochani, przed nami kolejni artyści, a to oznacza, że Wianki Święto Muzyki to będzie muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. I tu na rynku będzie znowu głośno. Raczej nie będzie tyle basu, ile przed momentem, ale ten kobiecy głos, który usłyszycie, może sprawić, że będziecie chcieli na chwilę usiąść i nieźle podumać. Widzę Wianki na głowach niektórych pań tu obecnych. Gdyby zmiało, to przepraszamy, czasami lepiej na tym basie połami. Jeżeli chodzi o Ifi Ude, ja przygotowałem sobie krótkie, bardzo krótkie jej ostatni album o nazwie Ludevo został nominowany do paszportów polityki, a także o Lśnienia i Onetu. Możecie ją znać też z telewizji, bo występowała w Must Be The Music, tylko muzyka. Możecie też kojarzyć ją, jeżeli jesteście pasjonatem nagród o nazwie Fryderyk, bo przecież dostała kiedyś nominację do Fryderyku, bo było to w 2014 roku. To była kategoria debiut. No teraz w 2022 to na pewno nie jest debiutanta, ale jednak przy okazji też jest pewne doświadczenie sceniczne, ma też dużo większe niż wtedy, więc pokażę na pewno to, na co ją stać. Co w muzyce? No to, co obiecaliśmy od samego początku tego wydarzenia. Obiecaliśmy nacisk na muzykę folkową, na tradycje dźwiękowe i odbywanie ich na nowo. To było wpisane w plan Wianków 2022 i to dokładnie usłyszycie. Ifi powiedziała, że może już zacząć, więc bardzo proszę, przywitajcie ją gorącymi, gorącymi brawami na scenie, na rynku głównym Ifi Ude! I'm going to go
Nie wiem,
Thank you.
Kiedy jest ten czas, kiedy szukać już Ciebie nie ma mnie. Siedzi na mnie.
To jest utwór, który nosi tytuł Pod Sosną i jest to utwór z przełomu 18 i 19 wieku z ziemi chałupskiej. Zapraszam do zapoznania, do tego, żeby posłuchać na płycie najnowszej Ludevo. Thank you.
Bardzo nowoczesne koncerty. Moja nowoczesna pasterska bujarka. A to jest oryginalna podhalańska. I pan u mnie gra? Ale nie. Bardzo Ania, pójdziesz z Ignasiem? Pójdziesz z nim? Idź z Ignasiem, wrzućcie razem. Weź go za rączkę. Ignasi. You are not afraid.
serdecznie pod scenę. Thank you.
Rączki w górę wszyscy. Dzień dobry! Dziękujemy bardzo. Kraków, dziękujemy. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Zobaczymy się za rok? Okej, dobrze. Wszystkiego najlepszego, bardzo nam było miło i dziękujemy za wspaniałą usługę w festiwalu. Pozdrawiam.
To były naprawdę hipnotyzujące dźwięki, prawda? Zresztą zauważyliśmy to, bo jeszcze przez chwilę tutaj było dosyć pusto przed naszą sceną, a to nagle zapełnione. Bardzo nam się to podoba. I Ude przyciągnie, absolutnie. Zapamiętajcie, jeżeli słyszeliście po raz pierwszy, to i na Spotify'u, i na YouTubie, i wszędzie indziej na pewno ją znajdziecie bez najmniejszych problemów, bo i teledyski, i utwory mają swoje ilości wyświetleń. Wianki, Święte Muzyki Kraków, jesteście z nami? Halo! No super! Takie małe ogłoszenie, w ogóle żebyście wiedzieli, co my tu robimy i co będziemy robić, bo ja uwielbiam zapowiadać przyszłość, a w przyszłości tej najbliższej oczywiście na tej scenie Alina Pash, a potem oczywiście około 21 też na tej scenie pojawi się Margaret, na którą na pewno część z was tutaj czeka, jak tylko ją złapiemy gdzieś na backstage'u, to poinformujemy was, że przyjechała i że już jest. Wianki widzę na głowach, czy to są wianki konkursowe, kto ma, niech podnosi, zresztą nie musi, bo ja widzę faktycznie na pierwszych dokach. Był konkurs faktycznie na najpiękniejszy wianek na scenie na Powiślu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jaki zwyciężył, to wystarczy zobaczyć Insta Stories KBF-u i tam dokładnie jest pokazane. Tam na scenie na Powiślu sporo się dzisiaj działo, ale na naszej, na rynku też będzie się działo. I przysięgam wam też przy okazji i od razu zdradzę, że to nie będzie tak, że po tym jak skończymy tutaj koncertowanie, to zamkniemy wianki, wręcz przeciwnie. Afterparty w poczcie głównej. Idąc na wasze prawo, cały czas prosto na pewno trafujcie. Od 22 sety DJ-skie będą takie, że no może wam trochę zabraknąć sił pod koniec. Dlatego polecamy w świecie. Dużo tkanki, dużo energii przy okazji. To będzie na Anioska, a gdzie? Odwdzięczcie się też dużą ilością miłości. Nie chcę stąd uciekać, więc pewnie za rok wróci. Taką mamy nadzieję. Jak nie na Wianki, to pewnie na inne wydarzenia organizowane przez krakowskie biuro festiwalowe. Wspominałem o poczcie głównej. No to jeżeli posiedzielibyście tam do tej 3:30, to dotrzecie takim trochę wężykiem na 4:10 na kopiec Kraka, bo na kopcu Kraka jutro, tej nocy, już o 4:10 będzie bardzo przyjemny i bardzo głośno będziemy grali muzykę. Koncert o 4:10 o wschodzie słońca z okazji Wianków będzie to wyglądało na pewno cudownie, a brzmiało. Zupełnie, na pewno. Kochani, partnerzy tego wydarzenia, bo to ciągi miasta Krakowa, Faktory Kraków, Hard Rock Cafe Kraków, Good Look, On Lemon i Bolt Polska. Podziękujmy im wielkimi brawami, bo gdyby nie oni, to mielibyśmy dużo trudniej z organizacją wydarzenia. Ja jeszcze tutaj chciałbym wam zapowiedzieć, kto za chwilkę pojawi się na tej scenie. Dosłownie za chwilę będzie to Alina Pash. Tutaj mamy pan z samego przodu. Bardzo się cieszę, ja to tak niezgrabnie teraz przesunę. Prosto z Ukrainy, piosenkarka, raperka. Co najważniejsze w jej muzyce będzie słychać to na pewno trochę hip-hopu, trochę R&B, ale też takie folkowe, jak to na wiązkach przystało brzmienia, na pewno się pojawią. I kochani, sytuacja będzie bardzo, bardzo ciekawa, bo Alina śmiechała, ale bez zespołu. Okazało się, że jakby z uwagi na wszystkie te problemy związane z wojną na Ukrainie, bo pochodzi z Ukrainy, panowie z zespołu nie zostali przepuszczeni przez granicę, na granicę ukraińsko-polską. Dziewczyny z zespołu również miały problem z tym, żeby się tutaj dostać, bo zbyt długo były poza Ukrainą, tam różne pieczątki, wiecie, biurokratyczne sprawy. Musimy totalnie przyznać, że wojna dzieli, nienawiść dzieli. A my chcielibyśmy pokazać, że wręcz przeciwnie, muzyka totalnie łączy. Dlatego chciałem zaprosić zupełnie wszystkich tutaj, którzy znajdują się przy bramkach, gdzieś za bramkami, żebyście podeszli do nas nieco bliżej, żeby kiedy Alina wejdzie na scenę i kiedy będzie grała, żeby tutaj faktycznie dużo się działo. Macie oficjalne zaproszenie ode mnie. Z lewej i z prawej strony, tak jak osoby tutaj w pierwszych rzędach, tak i wy jesteście oczywiście zaproszeni. Pytałem też naszą artystkę o to, czy sobie to na scenie, to tylko na mnie tak spojrzała się, chociaż. No, więc jakby wierzymy w 100%, że faktycznie poradzi sobie, że dołożycie tej energii jak najwięcej. Tego byśmy chcieli. Zapraszamy z prawej strony wejścia, z lewej strony wejścia. Możecie przychodzić serdecznie do tego. Zapraszamy. Ja już zadawałem to pytanie. Kto z Krakowa? Dobrze, sporo. Z samego przodu. Wy wiecie, jak się ustawić na krakowskiej płycie rynku. Kto spoza w takim razie? Okej, kto się wstrzymał?
Nie chce się przyznać? Dobra. To kochani, jak już wytłumaczyłem wam, gdzie jest postać główna, to idę cały czas prosto kopiec z Kraka. Na pewno ogarnięcie, zapytajcie osoby obok siebie po prostu, jak dojść na nasze afterparty, jak dojść na poranny koncert. Na pewno wam poradzą. Bardzo się cieszymy w ogóle, że przyjeżdżacie też do Krakowa i wszystkie tutaj do nas przed scenę i będziecie się bawić razem z nami. Mała ciekawostka, bo tutaj czegoś to też nie mówię, że nie wiem, że to jest 100% krakowska impreza i że te imprezy cykliczne już od 30 lat organizowane w Krakowie to zawsze były. Tutaj się okazuje, że przywalidowały do nas według niektórych źródeł z napisami. Dziękujemy wam bardzo, że nam podrzuciliście taką wyjątkową imprezę, a my mogliśmy ją właśnie tutaj rozkręcić. Wielki 2022, święto muzyki, jak się nagadałem, więc mi już wystarczy zupełnie. Przywitajcie za chwilkę na scenie Alina Pash. Wielkie brawa dla niej, jak tylko na scenę wejdzie, dobra? Добрий день, я із України. Мене звати Аліна Паш. Я щиро рада сьогодні вперше виступити в Кракові. Давайте знайомитися. Я карпатська дівка. Ніби лейк, знаєш, ніж мені, ніж на кінцю утопила.